Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, także ta konferencja jest nieprzypadkowa. Ostatnio w skali kraju bardzo wiele się dzieje, ale zanim o tym powiemy, przede wszystkim chciałem w imieniu całej Lewicy Grudziąckiej i nie tylko złożyć wszystkim kobietom, a w szczególności Grudziądzankom, wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, słońca takiego, jakie dzisiaj jest, uśmiechu na twarzy i wszystkiego, wszystkiego, co naj. Natomiast nie sposób też nie powiedzieć o tym, co ostatnio się dzieje w kraju. Temat kobiet jest tematem, można powiedzieć, numer jeden. Politycy, o ile dobrze pamiętamy, 15 października obiecywali, że problem kobiet zostanie rozwiązany. Natomiast dzisiaj widzimy, że to do końca chyba tak nie jest, a powinno być. Szczególnie w tym dniu dzisiejszym, jako Lewica, życzymy sobie, żeby określone siły polityczne, które w ocenie nie tylko mojej, ale także koleżanek i kolegów z Lewicy, wycofują się rakiem z pewnych zobowiązań, żeby jednak powiedzieli, nie, mówiliśmy w kampanii wyborczej pewne, składaliśmy pewne obietnice kobietom i chcemy się z tego wywiązać. I to jest nasza prośba Lewicy do obecnie rządzących. Także do naszych koleżanek i kolegów z Lewicy, które za kobietami stoją murem. Ja chciałbym tylko przypomnieć i proszę, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że podczas ostatnich badań, które przeprowadziła sondażownia Ipsos, 92% wyborców koalicji tak zwanej 15 października życzy sobie, żeby sprawy kobiet, które i o których była mowa w kampanii wyborczej, były zrealizowane. I tego, drogie kobiety, jako Grudziądzanin, jako Grudziądzanie, życzymy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy spotkamy się także na tej konferencji, będziemy mogli powiedzieć, tak, udało się, jest dobrze, idziemy dalej, idziemy do przodu. Nie przedłużając, chciałbym oddać głos w tym momencie Mateuszowi Orzechowskiemu. Szanowni Państwo, rozdajemy dzisiaj kwiaty, ale za tymi kwiatami nie kryje się kampania samorządowa, tylko kryją się realne działania na rzecz kobiet od wielu, wielu lat, tak jak Lewica istnieje. Za tymi kwiatami kryją się postulaty, o które walczymy obecnie w rządzie, ale o które również będziemy walczyć na tym poziomie samorządowym. Jednym z takich postulatów, który jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ wprowadziłem go lata temu jeszcze w swoim liceum, a obecnie wprowadzam go, czy dalej uskuteczniam w drugim ELO w Grudziądzu, czyli to są różowe skrzyneczki tak zwane, które obecnie w Grudziądzu istnieją właśnie w drugim ELO, ale również w ostatnim czasie zostały wprowadzone w tak zwanym ekonomiku, co mnie bardzo cieszy i czego bardzo gratuluję uczniom. Ale to nie może być tak, że to te różowe skrzyneczki są tylko i wyłącznie, jeśli jakiś człowiek stwierdzi, że sfinansuje je, albo jeśli uczniowie z własnej inicjatywy je zaczną finansować. Takie różowe skrzyneczki powinny być finansowane również z poziomu samorządowego, dlatego deklarujemy również, że w następnej kadencji Rady Miasta będziemy walczyć o to, aby takie pieniądze w budżecie Rady Miasta znaleźć. To nie są duże pieniądze, ponieważ środki menstruacyjne w skali budżetu miasta to jest naprawdę mało, natomiast może jak najbardziej bardzo pomóc osobom, które obecnie są w tak zwanym ubóstwie menstruacyjnym. Może pomóc dziewczynom, które muszą ze swoich lekcji, czy ze sprawdzianów, czy z egzaminu maturalnego wyjść tylko i wyłącznie dlatego, że nie stać je albo nie wzięły ze sobą środków menstruacyjnych. Natomiast, żeby nie mówić jedynie o przyszłym budżecie miasta, 11 marca będzie nabór wniosków do Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego i tam również deklaruję ze swojej strony, że taki projekt, który będzie we wszystkich szkołach średnich w Grudziądzu wprowadzał różowe skrzyneczki, zostanie przeze mnie złożony i już niedługo Grudziądzanie i Grudziądzanki będą mogły również zagłosować sami za tym i pokazać również nam wszystkim, jak bardzo ważny jest to temat. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poprosimy, tak? Dzień dobry, witam szanownych Państwa.
To nie kampania, tak jak powiedział Mateusz, ale mam okazję przedstawić się Państwu. Nazywam się Agnieszka Kowalowska, będę reprezentowała Lewicę na liście do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jestem tutaj wysłannikiem dzisiaj kobiet, tak naprawdę Lewicy. Drogie Pani, chciałabym Wam tylko powiedzieć, że bądźmy dobrej myśli. Zamieszanie, które w tej chwili jest w Sejmie, myślę, że wkrótce ucichnie. Obiecano nam, że będzie dobrze i tego się trzymajmy. Jedno, co mogę Paniom powiedzieć, że jeśli Lewica będzie w samorządzie, na pewno nie będzie klauzuli sumienia, bo to my będziemy decydować, kto będzie dyrektorem danego szpitala. I tym akcentem chciałabym po prostu skończyć. Wszystkiego dobrego dla szanownych pań. Szanowni Państwo, może zabrzmi to jako komunał, ale w kobietach jest siła. I to nie tylko w polityce, we wszystkich sferach działalności, gdzie działają kobiety, wprowadzają siłę, wprowadzają rozwagę, wprowadzają dobrą atmosferę. W Grudziądzu mamy bardzo dużo silnych, wspaniałych, aktywnych kobiet. Trochę ten potencjał jest niewykorzystany. Dlatego my jako Lewica deklarujemy, że w nadchodzącej kadencji doprowadzimy do powstania Grudziąckiej Rady Kobiet. Ten pomysł już został przedstawiony w zeszłym roku przez pana Mateusza Orzechowskiego. My do niego teraz wracamy. Chcemy, żeby powstało takie ciało, tylko żeby to było ciało realne, które realnie wspiera prezydenta, opiniuje projekty dotyczące kobiet, prowadzi konsultacje, prowadzi różnego rodzaju działania, które mają wspierać kobiety. Takie ciało, taka rada działa w Toruniu na podstawie zarządzenia prezydenta Torunia. Nie ma żadnych przeszkód, żeby w Grudziądzu taka rada powstała, żeby silne kobiety, aktywistki, panie, które prowadzą biznesy, panie, które są lekarzami, działały w takiej grudziąckiej radzie i prowadziły politykę prokobiecą w Grudziądzu. Deklarujemy jeszcze raz, jako Lewica doprowadzimy do tego, że taka grudziącka rada kobiet powstanie i to będzie rada realna, a nie grupa dyskusyjna, która w zasadzie nic nie wnosi, tak? Doprowadzimy do tego, że taka rada powstanie. Dzień dobry. Ja w Dniu Kobiet mogę tylko powiedzieć, że dzisiejszy Dzień Kobiet smakuje trochę tak gorzko-słodko, bo zawiedłyśmy się jako kobiety na politykach, którzy nadal spychają nasze sprawy na ubocze. Mam nadzieję, że kobiety będą trzymały się razem, będą konsekwentne, będą się angażować społecznie i że będziemy nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim w własnej społeczności aktywnie działać i coś pożytecznego robić dla miasta. Dziękuję bardzo. Kandydatkę do sejmiku, żeby kandydatka może powiedziała kilka zdań, czym chciałaby się zająć w sejmiku, czy to będą tylko sprawy związane z kobietami, czy są jakieś takie tematy, które są dla Ciebie ważne? Sobie kilka zdań. Najważniejszą rzeczą tak naprawdę jest, jeśli chodzi o odnogę rządu, to wojewoda, prawda? I to on decyduje o pieniądzach, które są dla poszczególnych miast, gmin, więc myślę, że tutaj ta sprawa jest dla nas najważniejsza. Ja tak poniekąd, będzie to dla mnie nowość, powiem w ten sposób. Nigdy nie uczestniczyłam w samorządzie, mam go w domu, wszyscy znają mojego małżonka, jesteśmy 20 lat po ślubie, więc myślę, że wiedzę posiadam. Czy będę mogła ją wykorzystać? Mam nadzieję, tak? Ale nie ukrywajmy, będzie to dla mnie nowe wyzwanie i mam nadzieję, że będę mogła i będę potrafiła przede wszystkim się w nim odnaleźć.